Nawiasem mówiąc, poza typowymi sposobami poszukiwania rozwiązań problemów, istnieją jeszcze także duchowe metody ich rozwiązywania. Są to na przykład metody wizualizacyjne, w których próbuje się rozwiązać pęta przywiązujące nas do jakiejś osoby lub sytuacji. Wyobraża się te zgraje w formie obrazu i następnie tnie się go lub pali. Oczywiście chodzi o to wyobrażenie. Albo też wyobraża się okręgi lub ósemki ze światła, które mają zlikwidować to uwikłanie. Moim zdaniem wszystko to nie jest w istocie pomocne. Przez to, że tym sposobem tak niezdarnie krążycie wokół Waszych więzów, pozostajecie nadal więźniem. Więźniem przekonań, dalej jesteście związani i to mimo, że nie musicie robić nic więcej, jak tylko się przebudzić. Aha, ciekawe tu jest ta myśl w mojej głowie. Zasiądźcie teraz na widowni Waszej świadomości, oprzyjcie się, skrzyżujcie ręce i powiedzcie do wszystkiego, co się pojawi. Aha, ciekawe. Praktykując to przez jakąś chwilę, spostrzeżecie, jak bardzo jest to wyzwalające. Naturalnie nie będziecie tego ćwiczyć nieustannie, gdyż najczęściej zapewne o tym zapomnicie, ale możecie sobie postanowić, aby ćwiczyć to zawsze wtedy, kiedy zauważycie, że wasze myśli krążą wokół pewnej sprawy, albo w czasie spaceru, lub podczas mycia się. Ja osobiście nie zasiadam jakoś specjalnie do tego ćwiczenia, lecz wolę je wkomponować w moją codzienną aktywność i wypoczynek. I zapewniam Was, to jest prawdziwe wyzwolenie. Należy tylko o tym pamiętać. To musi po prostu wpaść do głowy. Aha, albo aha, interesujące, okazały się świetną pomocą w przypominaniu. Możecie obserwować swoje procesy myślowe niczym kosmita, który wślizgnął się w ciało ziemskiego człowieka i obserwuje teraz z zainteresowaniem, jak działa myślenie tego ziemianina. Skutkiem jest to, że wybudzacie się z tego, jak z jakiejś hipnozy. Aha, o tym więc myślałem przez cały czas. To przebudzenie wykracza daleko poza pozytywne myślenie i inne podobne metody. Pozytywne myślenie oznacza wpływanie na myśli. Zamiast utożsamiać się z negatywnymi myślami, identyfikujecie się wówczas z pozytywnymi. Pomijając już, że w ten sposób uczucie kryjące się za negatywną myślą. Nie zostanie wymazane, tylko wyparte. To tak czy inaczej, nieustannie znajdujecie się na poziomie, na którym jesteście utożsamieni z myślami. Ciągle jeszcze bierzecie wasze myśli za dobrą monetę, zwalczacie je i próbujecie je zmieniać. Proponuję zamiast tego, co następuje: przebudźcie się ze swoich myśli. Myśli są tylko myślami. One nie są rzeczywistością. Wprawdzie słuszne jest stwierdzenie, że myśli kreują rzeczywistość, ale zamiast tak bardzo zmieniać wasze myśli, aby tworzyły lepszą rzeczywistość, co jest na dłuższą metę trudno wykonalne, tak długo jak to, co negatywne, wypieracie po prostu za pomocą pozytywnego, bowiem to coś negatywnego, co wyparliście, opanowuje waszą rzeczywistość w takim stopniu, w jakim to wypieracie. Zróbcie po prostu krok wstecz i z zainteresowaniem przyjmijcie wasze myśli do wiadomości. Poza tym możecie również z zaciekawieniem obserwować waszą zewnętrzną rzeczywistość i odkrywać w jaki sposób myślicie, gdyż ona jest w głównej mierze odzwierciedleniem waszych wewnętrznych przekonań. Praca z pozytywnymi afirmacjami, zdania, które wzmacniają coś. Co rozpoznaliśmy, lub to, co sobie wmawiamy, jest inna. Weźmy tu przykład nieszczęśliwej kobiety, której to w jej mniemaniu jej mężczyzna już się nie przegląda. Czyta ona książkę o potędze myśli i postanawia coś zmienić. Myśli tworzą rzeczywistość, mówi sobie, a więc będę myślała inaczej. Próbuje ona z myślą, jestem szczęśliwa, kiedy mój mężczyzna mi się nie przegląda, ale to wydaje się jej niewiarygodne. A więc wmawia sobie, jestem szczęśliwa niezależnie od tego, czy mój mężczyzna mi się przegląda, czy też nie. Załóżmy, że ta kobieta jest dobra w autohipnozie. Wmawiając to sobie dzień po dniu, udaje jej się do tego stopnia zmanipulować swoją wewnętrzną rzeczywistość, że jest szczęśliwa, nawet jeśli mężczyzna właśnie jej się nie przygląda. Czy dzięki temu zniknęło uczucie bycia nieszczęśliwą? Ono zniknęło tylko z jej pola widzenia. Ona go tylko więcej nie dostrzega. Doświadczenie wykazało, że pojawi się ono na innym końcu. Będzie ona potem znowu nieszczęśliwa z powodu czegoś innego, podobnego. Jeśli będzie sobie nieustannie perswedować, że nie ma tego uczucia, to w jej postrzeganiu pozostanie jeszcze tylko ta cielesna część uczucia. W jakimś cielesnym symptomie odnajdzie ona na powrót to całe stare bycie nieszczęśliwą, gdy pewnego dnia zwróci na to swoją uwagę. Jak tylko sięgam pamięcią, wszyscy uczestnicy moich seminariów. Którzy uprzednio wyperswadowali sobie swoje negatywne uczucia za pomocą pozytywnych afirmacji lub innych podobnych technik, czy to myśląc, czy wizualizując, doświadczyli tego, że uczuć nie da się wybić sobie z głowy. Należy je poczuć, a wtedy zmieniają się same. Niektórzy ludzie posuwają się jeszcze o krok dalej i próbują wpłynąć na swoje otoczenie jakimiś magicznymi metodami. W naszym przykładzie nasza nieszczęśliwa żona nie będzie próbować wpływać na siebie samą za pomocą skoncentrowanych myśli, lecz na męża, myśląc na przykład, z dnia na dzień przygląda mi się częściej i dłużej. Jest to już szczególnie skrajna forma przemocy, gdyż dotknięta nią osoba nic nie zauważa i nie ma żadnych szans obrony przed tym. Być może wasze sumienie będzie w stanie się z tym uporać, lecz mimo to będziecie musieli zapłacić za skutki. Okradliście innego człowieka z jego wolnej woli, i przez to pozbawiliście go odpowiedzialności za siebie samego, i wzięliście tę odpowiedzialność na swoje własne barki. Nie pozwolę już odejść duchom, które przywołałam. Najbardziej łagodne, co się może stać, jeśli wasza manipulacja jest skuteczna. To to, że kiedyś będziecie mieli dość tego, że wasz mężczyzna nieprzerwanie się wam przygląda. Mam nadzieję, że znacie przeciw zaklęcie. Najgorsze jest być może to, że ciągniecie wszędzie za sobą poczucie winy, które nie pozwala wam więcej cieszyć się życiem. Znam osoby, które bardzo długo trudziły się, aby odpokutować taką starą winę, nie zauważając tego. Dopóki nie wpadły na jakiś kontekst, na drodze, którą tu podążamy, wydarza się coś innego. Przyłapujecie się na myśli: Jestem nieszczęśliwa, gdyż mój mężczyzna nie przygląda mi się więcej. I mówicie sobie: Ach, tu jest ta myśl, że mój mężczyzna nie ogląda mnie więcej, oraz myśl, że jestem z tego powodu nieszczęśliwa ciekawe. I już więcej nie jesteście tą, która jest nieszczęśliwa, lecz tą, która dostrzega myśl o byciu nieszczęśliwą. Czy widzicie, jakie to jest wyzwalające? Aby móc to prawdziwie zrozumieć, musicie zastosować to w jakimś konkretnym przypadku. Jednak nie wolno wam popełnić przy tym błędu, uznając wasze uczucia za nieaktualne. Zgodnie z mottem: to jest tylko myśl, że jestem nieszczęśliwa, a więc nie jestem nieszczęśliwa. Ha, ha. Ćwiczenie polega na tym, że zwracacie na coś swoją uwagę i postrzegacie to świadomie, zamiast nieświadomie utożsamiać się z tym. To ćwiczenie nie zawiera żadnego komentarza i nie osądza w jakikolwiek sposób. Nie ma ono wam też pomóc w zdystansowaniu się od waszych uczuć. Przeciwnie, Chodzi o to, abyście się stali świadomi waszych uczuć, a owo stawanie się świadomymi nie ma za zadanie wspomóc Was w odżegnywaniu się od waszych uczuć, ono ma Wam pomóc w otwarciu Waszego serca. Później będziecie do tego celu rozszerzać użycie owego aha również na to, co zachodzi w Waszym ciele i w Waszym świecie uczuć. Aha, takie to jest w odczuciu, kiedy o tym myślę. Przyniesie to ze sobą przełomowe zmiany, lecz w chwili obecnej wystarczy, jeśli świadomie będziecie zauważać swoje myśli, zamiast wyłącznie je generować. Uwalniacie się wtedy od tyranii waszego sposobu myślenia. Zamiast spoglądać na wszystko przez filtr waszych myśli, będziecie się stopniowo uczyć wchodzić w bezpośredni kontakt z rzeczywistością dzięki otwarciu swojego serca.